O królu może niewiele mówię, bo ja tam tylko sprzątam. Jestem taką o. typową, wkurzającą PR-ówą. The Dumplings za każdym razem czymś zaskakiwało. Po co odcinać ludzi od dostępu do naszej muzyki? To znowu my, Nowika i Mr Lex, wasi ulubieńcy z dyskotek, ale dyskotek nie ma, więc jesteśmy w obrazku, kiedyś też w radiu. No i nasz drugi podcast. Dokładnie to nasze drugie spotkanie pod hasłem Miasto Sfera i w ramach kanału Idę w Tango przy współpracy z portalem Rytmy PL. Możecie nas oglądać na wszystkich platformach streamingowych, a żeby się dowiedzieć co w następnym odcinku, co poprzednio i jakieś takie różne ekstrasy, to czytajcie muno.pl, rytmy.pl. To chyba no, wszystko tak. tytułem wstępu. Tak, wszystko w ramach wstępu, w ramach porządku. Tak jak wspominaliśmy w naszym pierwszym podcaście, to nie będziemy tylko my, będą też zawsze goście, ciekawi goście, którzy opowiedzą o swojej działalności związanej z rynkiem muzycznym. Czy to jako artyści, czy to jako organizatorzy tej muzycznej rzeczywistości. I tak jest jest też w dzisiejszym przypadku kto dokładnie dzisiaj obalamy mit muzyka broni się sama a pomoże nam w tym Ada Rosińska cześć Ada cześć wam Ada z którą ja sama już współpracuję dłuższy czas w różnym, w różnym charakterze tak no naprawdę to były czasy. tak dokładnie są nadal i Ada pracowała do tej pory dla Agore jako, no, promocja. Piarówa. Piarówa po prostu. I zdecydowała się na ruch przejścia na freelancerski garnek, że tak powiem. Mm -hmm. I otworzyłaś swoją działalność o, o wdzięcznej nazwie no lekko. no, lekko. No, lekko. Ciekawe, czy faktycznie jest tak lekko. Na pewno o tym porozmawiamy w ciągu, w ciągu naszego dzisiejszego spotkania, które troszeczkę potrwa i myślę, że wyciągniemy od ciebie parę tajemnic, jeśli oczywiście dasz się pociągnąć za Języki, zdradzisz nam troszeczkę tych szczegółów, jak wygląda praca, szczególnie w tych dzisiejszych czasach, które to, no właśnie, ciekawe, to też ciekawi nas, co będziesz miała do powiedzenia na ten temat jak bardzo różnią się od tego, co było kiedyś. No na przykład ty, Kaśka, mogłabyś powiedzieć jako sama, jako artystka, która, nad którą najpierw jakby była piecza wydawnictwa, wytwórni piarowca, a potem nagle sama przeskoczyłaś w tą jakże trudną trudną niszę, czyli artystę ogarniającego się sam no tak, właśnie stwierdziliśmy, że można by było kogoś zaprosić, kto się sam ale w sumie ja jestem dobrym tego, no, no tego przykładem. Poza tym ze mną w ogóle jest taka ciekawostka, bo między moimi okay. albumami były zawsze dosyć długie, niestety, przerwy wydawnicze. W związku z czym każda moja płyta właściwie ukazywała się w nowej rzeczywistości. Mm -hmm. Naprawdę te zmiany były po prostu tak duże. <laughs> Mój debiut nastąpił w roku 2006, płyta Tricks of Life, wydana w kajaksie. No i wtedy jeszcze był bardzo duży nacisk. Twój debiut jako Nowika, ale wcześniej przypominamy Nowika, Futro, które było dobra. totalnie inną no tak, rzeczywistością. Ale, ale mówimy, no tak, to już była w ogóle skrajnie inna rzeczywistość, ale może te rzeczywistości po były troszkę, troszkę podobne, <grym> bo wtedy właśnie ten, ogólnie 2002, 2003, 2004, wtedy był taki bardzo duży nacisk jednak na telewizję, jednak artyści mieli okazję pokazać się w bardzo różnych programach muzycznych, telewizyjnych, no i oczywiście prasa i to kolekcjonowanie tych wycinków, no już w ogóle tam mm -hmm. recenzja w kolorowym piśmie, wow, no po prostu jak to się miało przekładać na sprzedaż płyt. Niesamowite. I później, kiedy wydałam płytę Love Finder w roku 20, 2010, nagle okazało się, że bardzo ważny jest internet. I trzeba wiedzieć, gdzie tam... Jak, ale bardziej na zasadzie, żeby w tym, w tamtym portalu ukazał się znowu artykuł, wywiad, recenzja, no i koniecznie czat z artystą. Czat musiał być. Interia, to, 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 wszystko. W musiał być jakiś Ale na czatruna? Czat. Czat tak, tak, tak. tak. Nie, to było naprawdę bardzo ważne. Tekst, wieś, wiadomość tekstowa, by siedział operator i... albo tak. albo się, samą się siadało i naparzało w klawiaturkę odpowiedzi e, internautom. Dokładnie. Na Gadu Gadu na przykład też? Nie, no, nie, no nie, no nie, nie, ale to, to, takie to wiesz, tak, jak, tak to nie jakby jale. kanały danych, danych portali. Tak. Nie, okay. pro, Czyli nie na w przykład ramach... na czacie, nie czat pod tytułem nie wiem, nastolatki, muzyka, tylko na czacie na przykład na czacie... po prostu onetu. On tak, tak, dokładnie, dokładnie. 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 Każdy, każdy z tych portali zapraszał. No i później miała, znowu były trzy lata przerwy, kiedy stwierdziłam, że ja jednak chcę być niezależna, i w roku 2013 wydałam płytę Hard Times prawie, że sama, przy właśnie dystrybucji Agory. No i tu się już okazało, że jest naprawdę trudno, że już mi jest trudno się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości i tak naprawdę nagle mi tej wytwórni trochę brakuje, żeby mi mm -hmm. przetarła szlaki do pewnych takich właśnie już takich bardziej algorytmowych historii, czy też wsadzania tej płyty po prostu gdzie się da, prawda? No i w 2019 rok wróciłam do Warnera. Ja chcę jednak dużej wytwórni, <głosy> <głosy> ale nagle się okazało, że co z tego, że jest ta wytwórnia, którą serdecznie pozdrawiam i uwielbiam. W ogóle nie mam nic do tej wytwórni, tylko... Mm, po prostu nie ma tam już, znaczy ja i tak muszę sama bardzo dużo pracy zrobić, prawda? Każdy artysta musi pamiętać o tym, że ta wytwórnia to już tak nie wykona za niego całej pracy. I jest ta cała sfera tych nieszczęsnych naszych ukochanych i nic socjali i tego wszystkiego, co tam się dzieje. I no to właśnie. Temat tak. naprawdę rzeka, dokończę ten, 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 ten swój wątek. I teraz ja zajmuję się tym sama, prowadzeniem tych iluś profili. Pomaga mi w tym mój menadżer Mariusz Mikalski, też pozdrawiam, ale jednak ja jestem czasem tym wykończona i się sobie zastanawiam się, gdzie ja mam mieć ten, ten wolny umysł na, na, kre, na kreację, na wymyślanie tych melodii i tych tekstów. Jeśli ciągle muszę tam sprawdzać, czy tam wszystko się kręci na tych, na, tych, na tych profilach. No i jestem bardzo. Aha, no i właśnie wracając do tej naszej tezy, tezy, albo tego mitu, muzyka broni się sama. Teraz mi się wydaje, że to jest nieprawda, ale nie zawsze tak było i byśmy sobie wrócili do, okay. y, do teledysku, y, do, do debiutu The Dumplings, bo ja jakoś tak wyjątkowo to zapamiętałam, że to był właśnie ten przykład, kiedy zobaczyłam klip wow I wszyscy zaczynali ten klip sobie szerować, szerować, szerować. I wtedy się jeszcze nic z nimi tak naprawdę nie działo. Jeszcze się mówiło o pierogi, że się mówiło o kurde, pierogi ze Śląska. I tak strasznie to, to zapamiętałam i sobie specjalnie sprawdziłam. To był rok 2013 i to był utwór yy, Nie słucha”. Znów nie słuchasz, nic nie... I w ogóle The Dumpings to jest, mi się wydaje, taki w ogóle przykład bardzo udanej drogi, bo, bo tak samo świetnie sobie poradzili z syndromem drugiej płyty i w ogóle z całym mm -hmm. tym rozwojem. I oni są nadal postrzegani jako młody zespół, a jednocześnie taki, któremu, który już zyskał taką rzeszę fanów. No ta, ta droga jakoś tak rzeczywiście mieli dużo takiego farta, trochę też. Ale też chciałbym wiem. zaznaczyć i chciałbym przypomnieć, że to był też czas, gdzie nagle z, be, be, bez, bez rybia, na, na którym Irak ryba pojawiają się w zasadzie trzy zespoły o, pokre, mm. o po, podobnym tak. jakby for, o podobnej formule działania, o podobnym koncepcie i skierowany, skierowane do, do podobnego, podobnego odbiorcy. Czyli właśnie The Dumplings, Rebeka i Camp. I w zasadzie to był bardzo ograniczony tak naprawdę zbiór. A teraz, w porównaniu z tym, co jest teraz, no duże, no to... do takiego. A no tylko właśnie takich Dumplingsów wtedy nie było. Mm -hmm. I każdy po prostu czekał na jakiś powiew świeżości. I właściwie... no. Bo można powiedzieć, znaczy nie można powiedzieć, to jest muzyka elektroniczna. Gdzieś tam z jakimiś takimi elementami popu. popu. Mhm. E, I tego właściwie, no ty byłaś prekursorką. E, I później długo, długo nic, więc oni byli, oni wjechali po prostu z takim... Taka, taka druga fala to była, moim zdaniem, bo była Nowika, Smolik, Fox, tam ktoś tam powiedzmy jeszcze, Locostar, było troszeczkę tego. Później taki był jakiś taki, chwilę zastoju i właśnie weszły te No i wy po, po prostu tym jako tym... seniorzy, później było długo, długo nic. I nagle seniorzy, w sensie nie mówię no, o wieku, tylko no, 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 o staż, no, nie no, o staż, no, Nie, mi chodzi o starszy no, no. no i właśnie wtedy pojawili się oni. Ja też pamiętam, że ja miałam totalny szał na nich. Ja nie wiem na ilu koncertach byłam. Mhm. Jeszcze wtedy tylko po prostu stojąc i myśląc, chcę kiedyś pracować z takimi artystami. No, no nieważne. się nie. udało. E, no, i, y, no i tak, właśnie później była Rebeka, był camp, no ale ile może być podobnych. I ile może być równie dobrych? Zresztą pytanie też, czy gdyby oni się pojawili teraz, czy mieliby równe szanse? Mhm. Nie wiadomo. Poza tym... No na pewno nie, no bo, no bo właśnie tak jak mówię, teraz ta muzyka potrzebuje już wsparcia. Ona się już chyba sama nie obroni. I, 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 i zauważyłaś chyba, że artyści coraz, coraz częściej właśnie zdają sobie sprawę, że nie mogą już polegać tylko na wytwórni i na... Samym sobie i udają się do takiej osoby jak ty, na przykład, teraz ze swoim, no lekko, no lekko, <laughs> I, 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 i proszą cię o, o, o pomoc, bo chcą mieć możliwość zajęcia się tym, czym powinni, czyli próbami, y, tworzeniem muzyki, ale ktoś musi tam cały czas pompować im no, to, tak. co jest. Lebro, Moim tak. zdaniem, jak z perspektywy obecnej sytuacji, to faktycznie oni wygrali tym, że po prostu byli nową. Po jakby tym czasie swego rodzaju stagnacji, po, po, po zachłyśnięciu się, właśnie tą pierwszą falą tego elektronicznego popu, nagle była cisza. No i oni, wchodzą oni. Świeża krew, młoda krew, nie wiadomo skąd, efemeryczność, tak jak na przykład z dumplingsami. Więc sam fakt, jakby pojawienia się czegoś nowego, powodował apetyt i rzucanie się na to, na to, wiesz, zgłodniałych ludzi, którzy szukali tego typu brzmienia. Ale teraz apetyt też jest tylko właśnie powiedz Ada, jak to zrobić, żeby w tym całym gąszczu w ogóle do kogoś dotrzeć, bo to nawet nie jest kwestia, żeby bo tych dobrych osób jest bardzo dużo, tylko mhm. o ich istnieniu możesz się czasem w ogóle nawet nie dowiedzieć. No właśnie, bo zauważmy jeszcze jedną rzecz, że Dumplingsi 2013, wtedy też mniej więcej Kamp i wtedy też Rebeka. No mhm, i... Dokładnie. The dumplings za każdym razem czymś zaskakiwało. Świetne teledyski, jakieś powiewy świeżości, mimo że te płyty są do siebie podobne, te utwory są do siebie podobne, to jednak czuć tam coś takiego, no, ile można słuchać takiej samej muzyki. To prawda. E... No tak, teraz, groty, te... groty zespołu, z tamtego okresu, no niestety potem musiało się borykać z tym tak zwanym syndromem drugiej płyty, czyli przeskoczeniem, jakby z deklasowaniem siebie mm. samych drugim krążkiem, czyli zrobić coś lepszego, skoro zrobiło się coś tak wyjątkowego na pierwszej płycie. No i, właśnie, oni sobie rodzi. no i właśnie oni, ale też tam było ogromne, yy, ogromne staranie o to, żeby cały czas podtrzymywać tę uwagę. Tam były cały czas wywiady, tam mhm. były cały czas właśnie dbanie o swoje media społecznościowe. Nie było tak, że znikamy na dwa lata, po czym po dwóch latach pokazujemy mhm. się i, i ja nie chcę mówić, że to jest złe, bo nie każdy ma ochotę, żeby cały czas biegać po wywiadach, żeby cały czas latać z telefonem i się nagrywać. Totalnie nie twierdzę, że tak musi być. Trzeba wtedy znaleźć właśnie kogoś, kto będzie to za ciebie robił mhm. chociaż w jakimś stopniu. E, no ale właśnie ten powiew świeżości, gdzieś tam niektórzy to przeoczyli i widzę też, jak ciężko, mimo tego, że muzyka jest totalnie wartościowa, to jednak wypuszczają płyty, jest to super, ale nie przebija się. To jest tak, jakby i w świecie tym realnym, rzeczywistym, fizycznym, i w tym świecie online, tak jakby na nowo trzeba było napędzać algorytmy. No. I w jednym i w drugim świecie. No ale nie wydaje ci się właśnie, że, 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 że tutaj jest taka pułapka, w, że... Wytwórnie, jak i artyści, którzy nie szukają tego wsparcia, wpadają w taką rutynę, rutynowe działania. No dobra, no to teraz tak. Zrobimy posta, zrobimy klip, no to to wrzucimy, no to po jednym już dajemy płytę, no to pójdziemy do TeleExpressu, pójdziemy gdzieś tam, no. tutaj się ukaże w tym portalu z nami wywiad, no to fajnie, to zrobione. No I takle powiedzciem... się okazuje, że z tego A, nic nie wynika. No ale tak jest, faktycznie tak jest, że wytwórnie rutynowe duże działania. wytwórnie, bo ja już. Taki trend zauważyłem dawno temu, chociażby w kontekście twojej współpracy przed wieloma laty z, z Majorsami, że okej, okay, aktywność była spora, tylko na przykład była to aktywność jednorodna, nie zwracająca uwagi na przykład na wyjątkowość artysty, że pchamy artysta wydający muzykę mm. alternatywną, jest pchany kurcze do magazynu. Do... Tak, no, na przykład. No ale no. wiecie co, to, to też nie jest tak, że my możemy mieć do wytwórni pretensje, mhm. no bo. Wiecie, ile oni musieliby zatrudnić e, no. ludzi, żeby. A tam jest coraz mniej ludzi, tak naprawdę. No. Jest coraz mniej ludzi, to jest raz. Dwa, że oni i tak robią swoją robotę. Właśnie, niech oni, i tu pewnie tak będzie musiało być, że lecą po prostu tą taśmą. O, oni nawet nie mają czasu czasami, żeby nawet, wiem. myślę, mhm. posłuchać ja wiem, muzyki, wiem, z tu, którą promują, mhm. czy przy której w ogóle pracują. Więc. Y, i nie można mieć do nich pretensji bo yy, płyt wydaje się coraz więcej coraz więcej też trzeba ich przyjmować oni muszą się z czegoś utrzymać i to leci po prostu jak taśma dlatego mnie już nie ma tam i jestem tu bo nie mam absolutnie do nikogo pretensji uważam że i tak robią świetną robotę ale po prostu już się więcej nie da. Robią bazy, oni bo robią to, co jest podstawowe. I, I żeby wykorzystać te wszystkie swoje kanały dystrybucyjne, żeby to wszędzie było. No, fundamenty Natomiast, są, a okna tak. na świat musi po prostu no. postawić nie wiem, agencja, dobry menadżer, przyjaciel, jak jest kreatywny, mhm. albo po prostu zespół, ale no naprawdę nie każdy ma nawet, i to też nie ma co mieć pretensji do artysty. Artysta może robić świetną muzę, totalnie w tej przestrzeni być kreatywnym, ale niekoniecznie musi wiedzieć, jak z tym wyjść na zewnątrz i jak to przekazać. To też nie jest szukanie jakiegoś takiego sztucznego, nie wiem, no to teraz będziemy opowiadać o pieskach albo o komiksach. Nie, ale właśnie zadaniem takiego PR-owca mnie czy kogokolwiek innego jest słuchanie, poznawanie i wyciąganie na zewnątrz tego, co jest w tym kimś Najfajniejszy, on nawet o tym nie wie. No tak, tak, tak. Ale czasem przyznasz, artyści bywają też oporni, prawda? A. Myślę, że to bywa trudne przypominać. I tak się boją tego Twojego telefonu. Oho, mm -hmm. już po prostu. Ja nie zapomnę, zacytuję Łukasza Kowałkę, z którym pracowałam przy Płycie Bez Cukru. Który do mnie po prostu użył tego, tego, tego żargonu, takiego Kaśka, musimy mieć content backstage'owy. Ja bym poszedł co? Musimy mieć. I teraz zawsze używam tego żartu, jak gdzieś idę i robię jakieś dodatkowe zdjęcia, że to jest mój content backstage'owy. Więc i z czasem rozmawiam z niektórymi artystami, mówią, że po prostu tego nie cierpią, że po prostu robią, no muszą się zmuszać, ale z kolei odbiorcy to kochają. No to właśnie, no bo ale to, to też, też, mu, też musisz wyważyć, też jakby spra sprawdzasz artystę, dostrzegasz jego walory. No i też musisz jakby rozważyć, czy te walory są sprzedawalne, czy znajdzie się na przykład odbiorca, który, który złapie się na ten walor, prawda? Właśnie wiesz co, ja staram się raczej nie patrzeć na to, czy coś jest sprzedawalne, co zresztą widać po niektórych moich wyborach. No, 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 użyłem być może zbyt mocnego e, słowa, chodziło no, mi o zainteresowanie. Ta, zainteresowanie tak, ale odbiorczym. bardziej mhm. właśnie y, szukam tego czegoś w kimś, i choć dziś jeszcze nie potrafię tego pokazać, mhm. to czekam na taki moment. Raczej próbuję nie silić się na to, żeby na siłę już teraz ufam temu cudownemu czemuś, czym jest czas. I mhm. intuicja. Mhm, I to może się dziać powoli. Sukces nie musi być po roku, naprawdę. Aha, czyli konsekwentne jakieś działanie, które prowadzi. Ale po, bo, bo w ogóle my nie powiedzieliśmy, bo chyba możesz to zdradzić konkretnie, jakbyś tam powiedziała, jakimi artystami się zajmujesz teraz. Bo do mnie tylko takie maile spływają, no lekko, no lekko. No, no lekko. właśnie, wymieniaj artystów i opowiadaj o tych walorach, które, na które łapiesz, łapiesz zainteresowany. No to jakby dzielę swoją pracę na dwie części. Jedna ta managementowa i tutaj bardzo ostrożnie podchodzę do sytuacji I na razie tak z, ze względów też y, przyjacielskich no i takiego zafascynowania człowiekiem i muzyką współpracuję ze Sfiernalisem mhm. i, y, i z takim maluteńkim zespołem Prozak. Mhm. No, fajne to jest. Fajne. No, no, mhm. bardzo dziwne i to jest właśnie też to, oni mają 21 lat, mhm. a ja Aż się trochę tego boję, ale ja słyszę w ogóle coś, co powstawało, zanim jeszcze oni się w ogóle urodzili. Aha. Mam wrażenie, że oni gdzieś. Ja, czy w ogóle takie mroku tam trochę jest, co. No. A posłuchajmy emo... sobie fragmentu tego, tego teledysku. Tu wam mogę też opowiedzieć. No właśnie, przykład tego Prozaka, to jest właśnie to, że poznałam ich zupełnie przypadkowo, zakochałam się. Potencjał sprzedażowy na najbliższe dwa lata zerowy, mhm. ale totalnie nas to nie obchodzi. Oni też mogą sobie na to pozwolić, bo są młodzi. To poczekaj, posłuchamy sobie fragmentów. Gorzki smak, i tak samo gorzka dusza. Nie byłem taki, kiedy chciałam mnie oszukać. W krwi trochę grasu, już nic mnie dziś nie rusza. Nie ma tych śladów, więc już nie masz czego szukać. No, jest do Werska. Taka młodość, a tutaj... jest do... A oni w ogóle prywatnie są mega zabawnymi gostkami. W ogóle jakaś taka dziwna młodzież jest. Nie nie, pijąca, nie robiąca innych rzeczy. I fajnie, bo oni mają taką naturalną, naturalną energię. I ja się też paru rzeczy przy nich po prostu uczę. W sensie takiego... No, czegoś tam się uczę, nie wiem, czego dokładnie. No, no, ale, ale ich przykład miał też pokazać to, bo to jest to coś, z czym ja się też zawsze zmagam, bo to jest teraz ważne. Ja każdemu, kto do mnie przychodzi mówię mówi, dobra, robimy teraz klip rzucamy, rzucami, ja od razu mówię, ale pamiętaj, żebyś zrobił kampanię na, na mhm. YouTubie, bo bez tego ten klip przepadnie. E, nie mam kas, nie mam kasy. A jak ten po, przykład pokazuje, wystarczy nieduży nakład, prawda? No. Y oni zawsze wykręcali, zanim zaczęliśmy współpracować, wykręcali takie liczby gdzieś rzędu 2000 wyświetleń. No, mega mało. Nadal nie ma, nadal mimo kampanii to nie są jakieś zachwycające liczby, no ale wrzucając kwotę, mogę chyba dawać konkretne przykłady. Tak. nie? Wrzuciliśmy sobie tak te testowo 300 i nagle z 2000 zrobiło się 10 tysięcy. To, jest... to już nie ma wstydu. No to jest raz. Dwa, że no to jest jednak, dla nich to jest wzrost o ile? Jest 500%? 500% nie wiem, czy jestem dobra z matmy, może mówię źle, ale no z 2000 do 10, no to jest znaczna różnica. A to nie są, tak jak kiedyś, pamiętam, na YouTube się kupowało wyświetlenia, oglądał cię tam tak. ktoś z Indii, ktoś, no, 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 dziwne to były tematy. Tutaj to są, to jest autentyczne dotarcie do kogoś, komu się najprawdopodobniej podobasz. Mm -hmm. Bo to też nie są te sztuczne wyświetlenia, są dwa, ro dwa rodzaje kampanii na YouTube. jedna ta, ta, ta taka trochę wkurzająca, gdzie zamiast tego, co chciałeś obejrzeć, tak. załączać się jakiś inny utwór zazwyczaj totalnie nie w Twoim tak. klimacie. Tak. A ja stawiam na... Y tak zwaną kampanię Discovery, czyli z boku... Z boku, pokazuje tak. ci się jako do, do, do. Dokładnie. I cię to intryguje, widzisz obrazek. Nie nachalnie. E, masz informację, ile osób to zobaczyło, a płacisz tylko i wyłącznie za, za to, że ktoś kliknął. Więc pokazuje się to... No, ta reklama pokazała się... E, Około tam było około 200 tysięcy wyświetleń samej reklamy, mhm. a kliknęło w to 8 tysięcy osób. Mhm. Dla mnie za 300 tak. zł sukces. Super. Mhm. I, I właściwie przy każdym teledysku więcej lub mniej, e, ja sobie tak wrzucam. Po prostu teraz nie ma imprez, to dobra, w piątek się zaoszczędziło, to się wrzuci po prostu wspomoże się artystę. Tak samo. Aż tak. No, tak samo dokładnie tą samą sytuację zrobiłam przy. Koncercie z Fiernalisa. Zarejestrowaliśmy super koncert z Estradą poznańską. Bardzo im w ogóle za to dziękuję. Piękna sceneria, tylko co z tego, jak to miało 200 parę wyświetleń. Mm. Mm -hmm. I tak właściwie każdy czemu? Pierwszy bunt, miniatura, e, która nie pokazuje w ogóle, że jest to koncert, tylko jest logo Spring Breaku. Tak. E, I estrady poznańskiej. No, miniatura jest ważna, prawda? Najlepiej no, jak jest to po prostu twarz, albo rzeczywiście coś, co sugeruje, że to będzie coś wyjątkowego. Od to wiemy może być tą. coś dziwacznego. No, przykłady jakichś tam marnych tabloidów pokazują, że klikają się zdjęcia tam, gdzie człowiek mhm. mimo że jest piękny, nie wyszedł pięknie, tylko wyszedł okropnie. I, i to dają na, na jedynkę, żeby ktoś w to kliknął. Mhm. No, no o, y... przygnębiające, ale dobra. No, no Przygnębiające <laughs> trochę, no ale. Nie wiem, to jest jakaś taka chyba pułapka po prostu mhm. tego, co my dostarczamy ludziom, co ludzie klikają. To jest jakieś takie błędne koło, no, 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 ale, no ale tak jest. A, a, a przykład jakichś udanych akcji? Udanych akcji? No, no spektakularnych sukcesów. My, ty się też, ty też Miłosza zdaje się wspomagasz, zdaje się, że ta Miłosza... akcja z tym konc koncertem tak? z No to, to wyszło świetnie. Raz, że no, to jest to, gdzie gra wszystko. Jest artysta, który jest świadomy, jest artysta, który się napracował, zaprosił siedem totalnie znaczących kobiet na polskim rynku muzycznym. Pięknie to nagrał, wyprodukował, no i my to sobie skrupulatnie zaplanowaliśmy. Miłość tego dnia wrzuć. I to nie jest jakieś sztuczne budowanie. To sobie miłość faktycznie ten jeden dzień. Bez problemu na, przez dwie minutki opowiada o akcji. Mm -hmm. Wrzucamy sobie to na Facebooka. Zakładamy wydarzenie. Wydarzenie jest odpowiednio wcześniej założone, nie mm -hmm. z dnia na dzień. Bo, mm -hmm. No bo tak się czasami robi. Trzeba myśleć o rzeczach trochę wcześniej, tak. zaplanować je wcześniej. E, tu nie była potrzebna totalnie żadna kasa. Nie zaszkodziłaby, ale nie była też potrzebna. E, A to zobaczmy sobie fragment tego dobrze, bo to jest. Bo to jest, jest w ogóle taki koncert, który. Lada moment zniknie z internetu. Dlaczego? Czemu? Dlaczego? Oto, bo to jest taka akcja, właśnie tylko na dwa tygodnie. A, żeby się wierzyć i na pewno obejrzeć, nie przegapić. Dobrze, zobaczmy, jak to wygląda. Nie wiem, czego nienawidzę bardziej. Czy tego miejsca, czy ciebie? Nie umiem myśleć już o tym. Zastanawiać się, czemu nie wiem. Nie umiem słuchać dłużej patrzeć głębi, widzieć więcej. Mała, proszę opuść te ręce. Ta, ja nie mam więcej sił. Ty rozumiesz ten syf. Rozumiesz cokolwiek z tych wszystkich sił, sens, Mówiłem zawsze, że tego nie chcę. Już nie wiem, czy cię kocham, czy tylko pieprze. Czy... No ale miłość jest artystą wyjątkowym i w zasadzie on pstryknie palcem i e, robi poruszenia. Ale wiecie co? To też jest naprawdę jego charakter. Mm. Jego... myślę, że to jest taka. Wewnętrzna dobroć i, i profesjonalizm, który do niego wraca, jest totalnie wdzięcznym fajnym facetem, do tego ma totalnie otwartą głowę, jeżeli on zatrudnia fachowca, typu powiedzmy, zaufał mi, i ja mu mówię: miłość, uważam, że powinniśmy to zrobić taki tak pomysł jest totalnie z czapy na przykład, ale on ufa, robimy to, jest sukces. Bo mhm. oczywiście wielokrotnie ja rzucam jakimś pomysłem, który nie spotyka się z uznaniem. A ja po prostu. No Interesuje się tym na bieżąco. Artysta powrócił na przykład po dwóch latach. Wiele rzeczy się niestety zmienia. Ty tak. też wkurza to, że muszę za tym nadążać. Albo nie wiem, czy wkurza. Ja. No. To zastanowiła no się wreszcie. Ada. Czy mnie to wkurza, czy mnie to nie wkurza. No ale w każdym razie miłość jest totalnie pracowity, otwarty na wszelkie możliwe nowe sytuacje. Przykład. Znaczy ufa ci, wiesz, to jest też ważne, żeby Artysta ci ufał i nie, nie, nie krzywił się, prawda? Dlaczego mam to robić? No jeśli ty mówisz, że masz to zrobić, to powinien to zrobić, prawda? Ja on nie czuje w niczym obciachu. E, przykład. Robimy ten koncert, ustawiamy tydzień wcześniej premierę na YouTubie. Premiera daje nam tą możliwość, na przykład, że możemy sobie zrobić czat e, z oglądającymi i sobie Widzisz, tam z nimi. Widzisz, czaty znowu są. No, a faktycznie. No ale faktycznie. No, to, to już się nazywa live. Platforma. To już są live. No i y, ja wielokrotnie spotykam się ze stwierdzeniem, jaki czat, na jakim YouTubie, daj mi spokój. Co mówi miłość? Jasne, super, porozmawiam sobie z ludźmi. Mhm. I wbija pół godziny przed koncertem mhm. i sobie tam z ludźmi klika, jest ciekaw swojego odbiorcy, odpowiada i to działa, i to działa. Pracowity, no, mieliśmy... pracowity człowiek to też jest prawda no, bardzo. No, mieliśmy niesamowite wyświetlenia tego koncertu wtedy na żywo, no i teraz też, ten chyba tydzień minął, jest prawie 200 tysięcy no, no to, to to jest do, to na jest ładne jak na koncert to jest super no. no ale nic o królu nie mówisz o królu no właśnie A, król. bardzo to, ciekawe, <grym> to jest bardzo gorący temat i my yy, yy, chciałam powiedzieć my liczymy że Ada nam załatwi wywiad z królem yy, no myślę że tak. no i właśnie no o sami królu może nie mówię, bo przecież się przecież się bardzo lubimy tak my się lubimy <grym>. O królu może niewiele mówię, bo ja tam tylko sprzątam. Jestem taką Ach. typową, wkurzającą pr która dzwoni do wszystkich, później męczy Błażeja. Idź mhm. tam, idź tam, idź tam. Nie no, żartuję, nie męczę go, bo on akurat y, lubi y, pogadać y, i ma co mówić. To jest też ten artysta, który ma po prostu faktor X. No jest po prostu. On no, no, ma jest. magnetyzm. Tak, no. to prawda. Znaczy nie, no bo chciałam właśnie o tyle o nim porozmawiać, że on jest z kolei przykładem. Y, no nie wiem, no to, co on po prostu wyczynia na tym Instagramie, to jest coś niesamowitego, no to jest, no. bo, bo to trudno nazwać profilem oficjalnym, no tak naprawdę jak ja to oglądam, to się, to się tak łapie czasem, czy to na pewno jest profil oficjalny, czy to jest, no wiesz, no bo tam są naprawdę rzeczy tak pojechane. No, wszyscy czasem wszyscy intymne. się silą na, na kreację, a on jakby jedzie na antykreację. Kompletnie. I to ale, jest tak świetne. Ale on w ogóle wychodzi naprzeciw e, pewnym trendom. Ja sądzę, że to nie do końca dla niego jest w ogóle gonitwa za jakimś trendem, i że on to robi zupełnie. To dokładnie. Ale idzie taki trend brzydactwa po mhm. prostu. Jakiś taki właśnie, żeby się jeszcze bardziej obrzydzić. To samo, co my robimy z chłopakami z Prozak. Mhm. Oni są tak piękni że trzeba ich obrzydzić i oni sami sobie to robią. <noise> to no, no. No. I, I zresztą to jest, razie... to jest ten sam, ten sam przykład właśnie, nie? czyli robienie sobie zdjęć od dołu z drugą brodą, po prostu anty, antybohaterowie. Tak, nie? Tak, tak. No. nie, koniecznie niech każdy sprawdzi, kto nie widział król i król jest król, jakoś tak jest ten problem. Król, na... król. Tak, król no. na, na, na Instagramie. Naprawdę piękne tam jest. A to love story on i ona. A no. to jakieś w ogóle kompletnie pojechane świąteczne zdjęcia. A to w ogóle no. Ale wszystko. w ogóle to jest super, że on to robi. On to robi sam i on to robi. Nie na zasadzie, a trzeba dzisiaj coś wrzucić i jest to największa mhm. kara. Tylko on czerpie z tego przyjemność, tak. bo znalazł po prostu Kieromani na to swój sposób. Poczucie po humoru. No. i, to, no, i Z drugiej to strony przelewa. też można spojrzeć na to w ten sposób, że no trochę trudniej jest jednak wymuskane, wysublimowane i poprawione efektami zdjęcie wrzucić na Instagrama, no niż tak. wrzucić je z jakimś chorym filtrem i tak. okrasić chorym komentarzem. No. Poza tym wiecie, on też y, mieszka totalnie poza miastem. Wie, w Jeninie. Właśnie chciałam tak. powiedzieć, czy to nie jest trochę taki inna... dla osób, które gdzieś spoza tej warszawki naszej, no taką na rzeczywistość. Dokładnie. I jeszcze potrafią sobie troszeczkę tak nam na nosie zagrać, właśnie. Dokładnie. Jest, on tam sobie ciekawe. siedzi, z nas się śmieje. Tak. Sam robi z siebie antybohatera, ale on też pewnie ma trochę inny czas. No, no tutaj jednak, dobra, teraz jest pandemia, no to może siedzimy bardziej pozamykani w domu, ale no tak czy siak, cały czas coś, cały czas coś. No co, mam szybko coś no nagrywać jest, z samochodu? No, niezwykle płod, płodny też artysta, prawda? Między tymi płytami jest bardzo mały, mały odstęp, no. naprawdę to, to, to podziwiam i chylę, chylę czoła. No i oczywiście jakby pamiętamy wszyscy o tym, jaką furorę, czy też jakie liczby wykreował e, live w, w początku pandemii, zdaje się. Męskie e, granie. Tak, tak, no. tak. To no, był już tak. no, wnętrze, wnętrze domu w Jeninie, z kominkiem. Włażej w, w karczach i wątka w no, sweterku. To było w ogóle takie żywe, ta taka wymiętolona koszulka, ale to wszystko było właśnie takie. On spocony. E, mówi do ludzi, choć ich nie widzi. I wiesz totalnie, że to wszystko jest pełen natura. Tak, Bo tu tak, też tak. o to chodzi, Kucze. Mi się wydaje, że jakby czasy. E, Wcześniej było, właśnie tak jak mówiłaś, była prasa. Możesz jej przekazać wszystko, co chcesz. Możesz sobie zautoryzować wywiad, dać mhm. zdjęcia dokładnie takie, jak chcesz. W telewizji też raczej to wszystko jest przygotowane. Teraz mamy media społecznościowe. Albo jesteś naturalny zupełnie i umiesz to w ten sposób robić, albo się umęczysz po prostu. Mhm. Może to robić też ktoś po prostu za ciebie, ale zdrową według mnie, tylko i wyłącznie zdrową praktyką jest kiedy ten ktoś nie szuka na siłę, nie wrzuca Aha. grafik, nie wrzuca zdjęć z tej samej sesji po sto razy. To nikogo nie interesuje. Kogoś interesuje twoje życie. No, my podawaliśmy w naszym pierwszym odcinku, bo mówiliśmy o debiutach i podawaliśmy przykład Kamila Husajna, mhm. który właśnie sam powiedział, że sam chce ogarniać swój przynajmniej Instagram, nie wiem jak, jak reszta. No i ja jestem tym urzeczona, bo tu mamy z jednej strony kolesia, który bardzo przebojowo no, wkracza na rynek i mhm. Tak, na pewno mu zależy na tych mainstreamowych stacjach radiowych i tak dalej. A z drugiej strony mamy kole, kole, koleżka z pieskiem, po prostu pokazujący siebie tak bardzo, bardzo od takiej zwyczajnej, zupełnie, zupełnie strony. Mi się to bardzo I widzicie, podoba. I to właśnie I ta relacja może i można, się zawiązuje z odbiorcą od razu. To, ale, no. I można to robić w fajny sposób. Nie trzeba od razu. Yy, zastanawiać się, dobra, dobra, coś naturalnego, wezmę dziecko na rękę, zrobię sobie zdjęcie. Tak, tak, On to tak. robi naturalnie. To samo na przykład ja podziwiam media społecznościowe Margaret. Mhm. Eee, też zupełna natu totalna naturka. Mhm. No te zdjęcia jej są trochę no, tam chociaż podkręcone. ona musiała chyba dojrzeć do tego, zresztą ta przemiana jakby artystyczna pokazuje na to, że, że jakiś proces dojrzewania zaszedł i w kontekście jakby jej dotychczasowej, czy też przeszłej działalności eee, no Troszeczkę inaczej to wyglądało, troszeczkę więcej kreacji, trochę takiego lukru na to było nakładane. Teraz mam wrażenie, że jest nieco bardziej naturalnie i trochę inny styl. Co prawda, też myślę, kreowany, ale nieco bliższy rzeczywistości. Ale widzisz, i tutaj też jest ten natural. Ona nie mówi, że. Yy... No teraz wydoroślałam, tak mhm. jak to. Często bywa, robiliśmy coś kiedyś głupszego, bo byliśmy młodsi. Ludzie się zmieniają. To nie, to nie jest nic wstydliwego. Mhm. Ja dziś w pełni dorosła, poważna kobieta, kiedyś wariatka, ale to się bardzo zmieniło. A, ale, ale wracając do Margaret. Y, ona no bo... nie wstydzi się powiedzieć tego, że, że to, co wcześniej robiła, to jest coś. Szukam teraz słowa, które nie jest brzydkie, że. Tak, ona to neguje. Tak, mhm. ona, ona nie, nie, ale ona to robi naprawdę w fajny sposób, mhm. że mówi, że teraz jest nowa ona. To, co było wcześniej, było takim lukrem i cukrem, mhm. czego wcale nie do końca lubi, ale takie wtedy było. To, samo, to jest ten sam case co Miley Cyrus. Ona się śmieje no tak. z, z tak, dawnej tak. siebie i to wychodzi tak fajnie. Zero jakiegoś udawania, że przeszłam długą drogę, było mi bardzo ciężko. Nie, wcześniej byłam Haną Montaną, jest, super, teraz tak. jestem Miley Cyrus. Mhm. No ale jeśli chodzi o Margaret, wracając do niej, to no, zrozumiem, że ona to w ogóle ma chyba sztab ludzi do wszystkiego tak naprawdę. i, i też Mówiłaś wcześniej o tym, że jest tutaj taka, takie spore wyczucie, w kwestii tego, co w ogóle wrzucamy, żeby generowało te zasięgi. Wspomniałaś mhm. mi coś wcześniej o tym, żeby te wideo, właśnie zawsze wideo najlepiej, tak. prawda? Na drugim miejscu jakieś tam fajne zdjęcie, tak. a grafika to w ogóle nikt się nie interesuje. Gify, grafika, nie. Ale, może... ale jak z tymi teledyskami? No, bo właśnie coraz częściej słyszę, że opłaca się w ogóle wręcz teledyski wrzucać bezpośrednio na Facebooka. Ja dzisiaj, ja dzisiaj no, ale to w zrobiłam... relacji? W relacji. Nie, nie w relacji Czy... no, jako post po prostu. Jako już post. post, już jako post. post. No. Słuchajcie, to jest w ogóle totalnie ciekawa rzecz, bo Facebook chce być ogromną konkurencją dla YouTube. Mhm. Oni będą, to w ogóle będzie kiedyś monetyzowane, mhm. nie wiadomo kiedy. I pewnie gdzie indziej będzie to szybciej niż u nas. Tak jak jest zazwyczaj, Nie. no, yy, ale, ale będzie. I jeżeli będą chcieli być konkurencyjni dla YouTube'a, to też mus, będą musiały te rozliczenia być trochę lepsze, no no tak. więc to może będzie ciekawa dosyć sytuacja. Ale właśnie ja sobie od jakiegoś czasu testuję taką, to rozwiązanie, a jest to dla mnie logiczne, no bo tak, ktoś korzysta z Facebooka, ja Facebooka nienawidzę, korzystam ewentualnie z Instagrama. Z YouTube'a nieszczególnie korzystam ze Spotify. No więc ja jestem użytkownikiem, który korzysta tak. tam z dwóch rzeczy na ileś. Ty z czegoś być może innego. Ty też Aha. być może z czegoś innego. Po co odcinać ludzi od dostępu do naszej muzyki? Ok, powiedzmy może kumam, jak nie wiem, problem wykręca mega, e, mega zasięgi na YouTubie, To sobie może to, pozwolić to na... To przynajmniej nie. sobie, nie. dokładnie... Przynajmniej no sobie to, to jakoś chodzi, zmonetyzują, że, że, tak, ale, ale jeżeli jest się małym, a nawet uważam, że w sumie już każdy powinien to robić niezależnie, chodzi ostatecznie o dotarcie. Po co, znaczy nie po co, ale chcemy mieć wywiady w prasie, chcemy mieć wywiady w telewizji, a naprawdę zadbajmy przede wszystkim o to, na co mamy realny wpływ tu i teraz. Mhm. Ja w dniu premiery, jak tylko będę miała zgodę artysty, wrzucam teledysk wszędzie. Na IGTV, na Facebooka i na YouTube'a. Naprawdę. Ja się do tej pory na to nie zgodziłam, bo, bo, bo tak bardzo walczę o te, wiesz, ilości wyświetleń na YouTubie i się zawsze boję, że to stracę wtedy No ale co. zobacz. Nie, w życiu. Myślisz, że ktoś będzie Twojej muzyki słuchał na Facebooku? No w życiu. To jest tylko miejsce, po pierwsze... Gdzie Facebook... się dowie o tym teledysku. Dokładnie, tak, on się dowie. Nie zablokuje mi Facebook dotarcia. Okej, okay, teraz rozumiem. No, wiesz, ktoś się na Facebooku w tym zakocha, to jest raz. Dwa, Facebook będzie bardziej promował twoje wideo niż YouTube, bo na YouTube jesteś jedną z wielu rybek, tak. a na Facebooku jeszcze mało kto wrzuca mhm. teledyski. To jest raz. Dwa, że ludzie w ogóle mało wrzucają wideo, a Facebook się o to szalenie stara. Mhm. No to samo Instagram, no to jest jakby matka i córka. Ja mam teraz taką refleksję i zastanawiam się, co powiecie na to, że. Do niedawna było tak, były czasy, kiedy mówiło się o tym, że, no wiadomo, kiedyś wydawało się płyty i te płyty osiągały pewne nakłady, i artysta mógł żyć z tych nakładów i zarabiać jakieś pieniądze. Potem okazało się, że płyty nie sprzedają się tak dobrze, ale artysta żyje z koncertów. Teraz jest taka sytuacja, że przede wszystkim koncertów nie ma, płyty sprzedają się słabo. No, ale na przykład robi się zasięgi na YouTubie, YouTube monetyzuje. E, I czy I na nawet przykład. Jest, zarabia z tego bardzo mało. No, I, no dobrze, okej, okay, no ale bardzo. wydawanie płyty, gdzie jest wydawanie płyty? No, czy wiesz, jaki sens jest wydawać płytę, skoro tak naprawdę gdzie indziej leżą pieniądze? No wiesz co, wydaje mi się, że jest o tyle, m, nie sądzę i jestem przekonana co do tego, że jeżeli ktoś słucha na Spotify, w życiu nie kupi płyty. Mhm. Nie ma takiej opcji. No chyba, że pokocha cię tak bardzo. Ja ostatni raz miałam tak z z Jessie Ware. Przecież ja w ogóle nie mam nawet gdzie słuchać płyty, ale jakoś tak byłam w Empiku i ta płyta jest taka ładna, kupię ją. Mm -hmm. no tak. Ale najpierw przekonałam się do tego na Spotify'u. Mm -hmm. I, I to właściwie tak jest. Ludzie... Ale z kolei chcesz na tym Spotify'u posłuchać całej płyty. No, no dobrze, Jeśli no ale do tego się też podoba? jeszcze wracając I ciągle. I po to też jest ta płyta, żeby żebyś mógł zagrać na festiwalu. No, no okej, okay, dobrze. Grać na podstawie płyty, ale rzeczywiście. No ale zbiór, poczekając. wiesz, zbiór singli na przykład i jakby wcale, wiesz, wcale, wcale ta muzyka, muzyka moim zdaniem przestaje być jakby na pierwszym planie, bo nagle też zaczyna się liczyć właśnie, okej, okay, nie monetyzujesz jeszcze Wiesz, Instagrama, mhm. ale na Instagramie możesz z zmonetyzować swój wizerunek, na przykład poz tak. pozyskać, e, pozyskać firmy, pozyskać produkty, być ich twarzą, być ich marką, przez to chociażby, że wydałaś, wydałaś mhm. jeden numer, zrobiłaś wokół siebie sporo szumu. Nieważne jaką, jaką kreacją, czy napompowaną sztuczną, czy dopra doprawieniem sobie brody. Mhm. No ale dlatego właśnie, myślę, że znowu jesteśmy w momencie jakiegoś przełomu, dlatego tak dużo artystów teraz debatuje ze swoimi wytwórniami, czy w ogóle jest sens niektóre płyty wprowadzać w format CD. Yy, więc wiesz, wszystko się przenosi już do cyfry i internetu i myślę, że jesteśmy znowu przed kolejną zmianą formatową. Tylko, no. że potrzebne są zmiany w kontraktach artystów, żeby oni wreszcie dostawali więcej pieniędzy z tych streamingów. Więc to jest no. temat na kolejną naszą No właśnie, etapramę. bo tak naprawdę nie będę. Pod, tytułem, pod tytułem naszego dzisiejszego spotkania, czyli czy muzyka broni, broni się sama, powinien być pod tytuł, czy muzy muzyka jest jeszcze w ogóle do czegokolwiek <śm> potrzebna. Ale zobaczcie, ale no, jeszcze tak, właściwie jest coraz bardziej w tle. wpadł mi do głowy przykład jeszcze w ogóle artysty, yy, artystów współczesnych, którzy... Chyba w sumie mają podobny, podobny boom jak kiedyś miał The Dumplings. Zobaczcie, Kwiat Jabłoni. Mm -hmm. Tak, To jest tak. zespół, który, no, nie wiem, dwa lata temu zaczął tak, ale, tak myślę, ale ja myślę, że tam musiała być fajna kampania. Przy pierwszym teledysku. nie powiesz mi, że nie, bo ja pamiętam, ale że to on się pokazywał z boku, co chwila. Ale słuchaj, ale słuchaj, to, to było dopiero początek. To przechodziło przez Agorę i my w Agorze wiemy, że. Że nie? że nie? Wydaje mi się, chociaż no nie wiem, to jest trochę jak wierzenie w kosmitów, no. ale no jest to jakaś teoria spiskowa, którą sobie stworzyliśmy, że może od czasu do czasu jest tak, że algorytm YouTube'a wariuje, uh -huh. uzna, że coś jest super, albo może jest jakiś taki wielki brat, który siedzi i mówi... To, le to jest to. mega, Daj no może jestem, ale uwierzcie mi, że ja miałam to samo, już nawet trochę mnie denerwowało to, że po raz kolejny wyświetla mi się ten zespół, może tam było coś przepuszczone? nie sądzę. Przy tym pierwszym singlu wam musiało, no nie wiem, nie, do, nie dojdziemy, ale no. chciałabym, żebyśmy jeszcze zdążyli porozmawiać o czymś, o czym nie wspomnieliśmy, a w czym my z Leksem niestety stare dziadki... Jesteśmy po prostu zieloni. Nasza córka wie o co chodzi, czyli TikTok. A. Wszyscy mówią, Kaśka, załóż sobie TikToka. mówię, nie, nie, broni się Bronię się i wtedy w ogóle uciekam. No ale możemy sobie jako, jako taki, wiesz, taki punkcik dodać to, że pamiętałem jeszcze czasy musicali. Tak, <laughs> Bo niektórzy TikTok użytkownicy jest. TikToka muzykali już nie pamiętają. Tak. Nasza córka tak katowała muzykali, a teraz przegląda. Godzinami do TikToka. No i powiedz, czy to trzeba? To, rzeczywiście? Czy to jest z, jakby trzeba. z instrumentu, który był dla, szczególnie dla, dla dziadersów, ogłupiaczem. Nagle okazuje się, że TikTok staje się też narzędziem promocji i to też ciekawych i ważnych treści. Tak. Yy, nadal to wszystko jest kwestia tego, yy, jak, yy, jak zachowa się algorytm danego mhm. odbiorcy. Każdy ma innego TikToka. Jakbyśmy sobie teraz yy, pokazali chociaż no pewnie mam tylko ja. Ja, ja, ma, ja no, mam, ja mam. a wiesz, że zastanawiałeś się. Ja mam. Co? A to nie Tinder? się? Nie, no tam nawet się zastanawialiśmy, czy na potrzeby dzisiaj jeszcze o nie założyć sobie tego no. TikToka, ale dobra, nie założyliśmy, ale możemy no. pokazać kogoś fajnego na koniec TikToka. No właśnie, do czego zmierzam? Tam jest... Totalnie treści mogą być tam totalnie złe, możemy podążać za trendami, co nam da szybkie skoki popularności naszego mhm. kanału, ale to jest wszystko kwestia osobistej, znaczy, no takiej przyzwoitości człowieka po prostu. Okay. E, chociaż niektórzy potrafią podążać za trendami i nie robić tego tak najgorzej na świecie. Przykład... Czyli po prostu to, co jest w tej chwili modne na TikToku, artysta, żeby być jakby. Z, z, ugryźć mm -hmm. kawałek tego tortu popularności, musi wbić się ze swoją aktywnością, swoją znaczy, ekspresją w to, co się w tej chwili na TikToku sprzedaje. Tak, Dobrze rozumiem? Tak, dobrze. Tam też po prostu, tak? Plus jest taki, są to się chyba nazywa trendy, mm -hmm. gdzie na przykład aktualnie w trendzie jest taki taniec, że robimy tak, no tak i później tak. I, tak, tak. Tak. I wszyscy, I wszyscy, to, wszyscy robią. to robią. No co, no. No dobrze, ale, okay, ale właśnie no. przykładem jest na przykład TikTok Sanach. Zero mhm. podążania za jakimikolwiek trendami. Robi to na swój sposób. Robi to smacznie. Nie wydurnia się. Po prostu Pokażmy. tak jakby przełożyła swój styl do Pokażmy. tego miejsca. Po prostu jest łagodnie uśmiechnięta. O, pokaż, 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 tak to wygląda. W skanach. Znaczy, w ogóle, skoro jesteśmy przy niej, to w mhm. ogóle warto chyba powiedzieć dwa słowa, że to jest jakiś totalny sztosta dziewczyna, no. jeśli chodzi o wszystko, prawda? No bo tu jest, mamy wszystko. Mamy hity w radiu, mamy nagrody na festiwalu, mamy świetnie prowadzone socjale. Po prostu, czy to jest jakiś minus w ogóle? Czy tam coś jest nie tak jak trzeba przy tej dziewczynie? Ale od Yl... czego w ogóle to wyszło? Od tego, ale jazz? Nie. Czy, czy nie, czy już wcześniej było? Macie, ty w ogóle nic nie wyrzucana. Nie, ale ja też tak naprawdę się później. Nie, nie wydaje mi się, że to się zaczęło od szampana, mhm. y, ale ona pracowała tak naprawdę dużo, dużo wcześniej i dała sobie, taki, y, dała sobie taki luz i chwilę na odczekanie, nie poszła od razu, zaplanowała to wszystko. Tak. To chyba trwało. Z tego, co mi wiadomo, to zanim w ogóle pojawił się pierwszy singiel, ona czekała dwa lata. Mhm. To było naprawdę świetnie przemyślane. Plus, ona znowu to jest kolejny przykład, który ma faktor X, jeżeli chodzi o artystkę, ale do tego dochodzi bardzo ciężka praca. Nie, nie dojrze ludzi wokół niej, to jeszcze jej samej. Ona potrafi codziennie usiąść do e, pianina i codziennie stworzyć sobie jedną piosenkę. Mhm. Aha. Ojej, no. a ja patrzę. No dobra. Widzisz? Nie no, nie no, mam doła teraz. To, a, a Brodka. Chyba Brodka fajnego TikToka. Fajnego, ma takiego właśnie totalnie w jej stylu. Też mnie nie, nie stwierdziła, że o TikTok tam się trzeba wygłupiać. Znaczy też się wygłupia, ale w takim w taki... w swoim oczywiście. W Dobrym stylu też zobaczymy. To bo jestem tutaj ciekawa. Ej, ale ile zajmuje, takie, tak, takie... ile zajmuje zrealizowanie takiego filmu, w którym właśnie. Bardzo mało, znaczy bardzo nie, mało. Się w którym przybierać. się trzeba przebierać. No to kurczę, jest jednak trosz, trochę co, czasu ty... poświęcone na. Ale tam nie robisz żadnych katów, bo tam masz przycisk. Widać, że no. ty z naszą córką nie nagrywałeś żadnego TikToka, no. a ja wiele nagrywam i to jest tak naprawdę proste. Wie? No proste, to jest proste. Stworzone już tak, żebyś tylko się podmieniał, no. zatrzymał. No, no, Nie wiem, te ubrania wybrać. A no to pytania. No, to no, to no, to no dobrze, bo też nie tylko o TikToku chcemy tutaj rozmawiać. Tak, już troszeczkę zbliżając się do pewnych podsumowań, jak ty gdybyś miała tak podzielić na. Yy, tak bardzo w skrócie oczywiście mm -hmm. i też nie może zdradzać wszystkich prawda, tajników i narzędzi, ale jakbyś miała to podzielić artystów debiutanci versus artyści już mm -hmm. z pewnym dorobkiem, nie wiadomo tak naprawdę dziś co jest trochę łatwiejsze. Tak? Czasami się wydaje, że jest łatwiej zadebiutować niż kontynuować swoją drogę. Mm -hmm. prawda No i teraz yy, jak różnią się narzędzia, których byś użyła do promocji socjalowej itd., itd. w przypadku obu tych grup? W ogóle bym nie rozróżniała. Nie? W ogóle. Nie, właśnie na miejscu artystów jakichkolwiek rozpisałabym wszelkie możliwe miejsca, gdzie możemy dotrzeć do ludzi. Bo naprawdę inni są na fejsie, inni są na insta, mm. inni są na youtubie. Tak samo jakieś takie artyści mają błędne podejście czasami do digitalu. Tu damy, tam nie damy. Na YouTubie damy, a na Spotify nie damy. No przecież ja nie słucham muzyki na YouTubie. Mhm. Są reklamy. Kupiłam tak. sobie Spotify i słucham tam. Więc mhm. proszę, daj mi dostęp no tak, do tej pamiętajmy muzyki. pamiętajmy o każdym. tak? Czyli to jest taka nasza pierwsza po porada, bo jeszcze taki mały poradnik tutaj zrobimy. A, bo ja na przykład, no. jak się mnie artyści pytają o różne takie też porady, to ja na przykład zawsze im radzę właśnie, żeby... Mm, się troszeczkę czasami wstrzymywali, żeby na spokojnie, żeby mm -hmm. za szybko nie podjąć pewnych ruchów, nie wypuścić wszystkich asów z rękawa. Dokładnie. Prawda? Żeby być naprawdę w pełni gotowym. Też o, o tym mówiliśmy w pierwszym odcinku, żeby artyści już byli y, tacy bardzo zdefiniowani, kiedy się pojawiają. Mm -hmm. Żeby ten styl już, imidż był już określony, pomysł na siebie, y, nie tylko sama, sama muzyka. A co więcej, y, zauważcie, że zawsze jest tak, to jest najlepszy singiel, no to nim zaczynamy, będzie super. Nie. Musisz najpierw zbudować mhm. sobie jakieś fundamenty, jakichś odbiorców. Algorytmy muszą się napędzić. O, jak którego... to strasznie. No. Cześć, no. wiesz, najpierw twoje algorytmy muszą się napędzić. No Bardzo dobra, no ale maszyna kiedyś... Maszyna musi przeliczyć kiedyś, i wtedy no, lecimy. No ale kiedyś było tak, że, nie wiem, promotor musiał pukać do Empiku o tak. lepszą ekspozycję na półkach, tak? No, to teraz jest po prostu promotor czy artysta no, puka do Instagrama o lepsze miejsce na półkach. No. E, no i właśnie, żeby totalnie dotrzeć wszędzie i o czymś jeszcze przed chwilą rozmawialiśmy. Aha, algorytm. Czyli na przykład wybieramy sobie pięć singli, bo nie twórzmy promocji na jednym singlu. To jest w ogóle jakaś totalna mhm. wtopa. Nieważne, czy jest się debiutantem, czy już rozkulanym. Wiem, teledyski kosztują, ale można zawsze je zrobić tanim sumtem. Zauważcie na przykład Sanak. Przecież ona nie ma e, teledysków, gdzie... Płynie na delfinie, mhm. tylko ona ma totalnie proste, dzięki tak. czemu może sobie pozwolić na to, żeby wypuszczać single nawet z teledyskiem, teledyskiem takim tak, prostym tak. tydzień w tydzień. Tak. Nie, no bo pamiętajmy prawdę, która no jest tutaj chyba nikt tego nie podważy, że dziś niestety utwór bez obrazka No, nie istnieje. no to jest dla bardzo. Tak. No. Dokładnie, no niestety nie ma nie ma żadnych, żadnych absolutnie szans, co widać po tym, jak na przykład, nie wiem, no typu ja na przykład miałam płytę bez cukru, i po bardzo długim czasie mówię, a to jeszcze walny sobie obrazek do utworu tam Soro. I wszyscy nie, no, jaki ekstra, jaki super no. nowy numer. Ponieważ no. nikt oczywiście nie kojarzy no. tego z płytą, która wyszła w roku 2019, <laughs> ponieważ nie było teledysku. No. Więc niestety to jest też brutalna prawda i trzeba no więc o właśnie, tym pamiętać. No i te single. Nie myślmy o jednym, myślmy o trzech pięciu marzeniem. I dopiero płyta, nie? I dopiero płyta, a co więcej, wybrać sobie pięć najlepszych singli i od końca, od tego najgorszego tak? z tych najlepszych lecieć. Tak no bo. Kurczę, przy pierwszym? Kurc, no tak, no przy wiem. pierwszym masz te zasięgi takie. Mogłoby mm, mm -hmm. no, być lepiej, przy drugim trochę lepiej, przy trzecim. Mm -hmm. No i w końcu, kiedy dojdziemy a -a, do tego czwartego czy piątego. na torcie. Dokładnie. No dokładnie. Algorytmy już nas lubią, już są tak. Tam ale nie zobacz, a nie jest odwrotnie, że ponieważ ten niby najgorszy z najlepszych dajesz na początek i tak i to jest ten powrót. Hmm. No to nie ogłaszać tego jakoś mocno. Hmm. Można tak robić. Poza tym ja powiedziałam pięć najlepszych z płyty. No no to właśnie, chyba, bo jak zakończysz, chyba ten piąty to też jest. Jak dobre, z, nie? zakończysz <laughs> słabizną, ty, no. już tyle tych singli no. było? Ten ostatni no, jakiś jest. taki nie, słaby. Żeby zrobić tak takie to wrażenie. płytę. Hmm. Dobre, dobre, Drugi jest, no, no, lepszy niż tamten, a przy ostatnim, kurde, no, pytarda. <gry> no może, no nie ma też oczywiście takiego zupełnie, nie ma na wszystko takiej receptury no. na 100%, to wszystko jest jednak taką ruletką no. y, i, i się bardzo, bardzo zmienia i takie mi się, jak ty powiedziałaś o tym pukaniu do empiku, mm -hmm. to jeszcze na koniec takie moje zupełnie wspomnienie, kiedy ja pracowałam w wytwórni fotograficznej, lat, grubo przeszło 20 lat temu. Tak, i się śmiałam, bo ja pracowałam przez chwilę w promocji prasowej, i, i się śmiałam, że ja na poczcie pracuję. Bo ja tylko brałam te płyty, wsadzałam je mm -hmm. do tych kopert, adresowałam na dziennikarzy, <laughs> stawiałam pieczątkę i przekazywałam do wysłania. I głównie do kogo jakie płyty? I na tym polegała moja praca. A oni byli szczęśliwi, dostawali te płyty i o nich pisać. Tak to, tak to wyglądało. A co by było, jakby wydać płytę i wypromować, wypromować ją narzędziami tradycyjnymi? No, no, powiedziałeś wypromować. Wypromować, no właśnie. No. To znaczy co, załatwić to tylko rec recenzję w gazetach, tak? tak? Nic więcej. Tak. No myślę, że wywiad, wywiad, czat. nie ma szans w ogóle nie, no, nie pojawić się w internecie w tej chwili. No, zobaczcie, kiedyś, no, znaczy, no nie najprawdopodobniej, no też pamiętam takie czasy, no czytasz recenzję i ich było, tych płyt było też tak mało, znaczy dużo mniej, czytasz i mówisz, wow, ten gościu poleca, biegnę do Empiku. Dziś Mogę zrobić tak, że czytam recenzję, wchodzę na Spotify, sama weryfikuję sobie to, czy się zgadzam z tym y, dziennikarzem, recenzentem, czy nie. A, a co więcej, raczej nie sądzę, żeby w ogóle y, większość, myślę, że mniejszość i to znaczna mniejszość faktycznie z tej recenzji przechodzi mhm. do, e, do, do gdzieś tam do digitalu, czy w ogóle do kupna, mhm. że bardziej jest to taki złożony. Złożona, świetnie działająca machina, gdzie tu przeczytam rec recenzję, tu zobaczę na jakiejś playliście na Spotify, tu no, no, na YouTubie się. Nie tak, wielo, no. wielopoziomowo musi do nas do, dotrzeć jakiś bodziec, żebyśmy zatrywili, byli na tyle ciekawi, żeby to odpalić. No, no i chyba tym. Moment... No jeszcze, a jeszcze jedną rzecz, jeszcze jeden wątek, no właśnie radio, to tradycyjne medium, niby tradycyjne mhm. medium, które do tej pory w Polsce jakoś sobie radziło i jakoś funkcjonowało, chociaż tak naprawdę najlepiej sprawdzało się w promocji muzyki komercyjnej, bo w mm -hmm. zasadzie te komercyjne stacje grały świeżą polską muzykę, czy jakościową, to pozostawiam bez komentarza. No ale na przykład właśnie ten, ten nurt, który nas najbardziej z punktu widzenia miastosfery sfery naszego podcastu interesuje, czyli ten powiedzmy alternatywny, alternatywno no w tej chwili w radiu jakby no nie za bardzo ma miejsce na promowanie się. Czy faktycznie jest to zmierzch radia w kontekście promocji? Myślę, że tak Ta gmina, po prostu ona się nad nim zastanowiła, oh Weźmy po No ale Bar taka jest prawda, bo, ale to tylko dlatego, że te mainstreamowe, te duże radia się nie otwierają na to. Gdyby się no ale może otwierało. właśnie będą się otwierały, jeśli wiesz, jeśli coraz Myślę, częściej, coraz to więcej to, będzie się pojawiało numerów właśnie z tego, wiesz, z tego nurtu, no tak jak właśnie wspomniana Sanach mhm. i, i Vito Bambino z tym kawałkiem, ale Jazz mhm. jest teraz jakby kurczę, powerplayem... To każdej komercyjnej Dobre, stacji. Powolutku. Ale są przykłady typu moja m, taka przedostatnia premiera y, Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski. Tak, tak, zabić Nie wiem, miłość. nie wiem ile mają teraz milionów mhm. na YouTubie. Żadne radio nie chciało mhm. tego zagrać, a nawet uznaliśmy, że szkoda naszego czasu tak. i namawiania jakichś mniejszych mhm. stacji, mhm. po prostu skupmy się na internecie, bo więcej czasu poświęcimy na proszenie się. Tak. Niż, a lepiej ten czas po prostu zainwestować w pracę. No ale to są nazwiska, w które też padają Absolutnie. No ale zobaczcie też, nie wiem, zdechły osa, tak. mata. Dobra, no tam jeszcze stoi za tym kilka innych rzeczy, ale jest ogrom przykładów, gdzie to jednak słuchacze sami decydują, co chcą oglądać i sami decydują, co jest hitem. A radio wydaje mi się, że może przegapić jakiś taki moment. Gdzie za jakiś czas już po prostu nie będą mogli konkurować z internetem. No dobrze, artyści nasi kochani, mamy nadzieję, że to był świetny poradnik również i że przekonaliście się, że warto wiedzieć to i owo, zanim zechce się albo powrócić z jakąś płytą po jakiejś przerwie, kiedy myślimy, że jest tak, jak wtedy, a jest zupełnie inaczej, albo kiedy się chce zaistnieć. Dziękujemy. Dziękuję bardzo Ada. Dziękujemy. Bardzo Dziękujemy. przyjemna bardzo. rozmowa, bardzo, bardzo. bardzo dużo ciekawych I informacji. I za króla pamiętaj. No. Leciało Dobrze, ciało, tym Dobrze. razem. Nawet, nawet nie zorientowaliśmy się, kiedy. A wy oglądajcie nasz kolejny podcast, trzeci już numerycznie. Jeśli będziecie szukali informacji na temat naszych podcastów, to zapraszamy na rytmy.pl i Muno.pl. No i przypominamy, idę w tango, to ten kanał na YouTubie. A my to Lex i Nowika. Pa. Dziękujemy, Pa.